Witam Państwa w poniedziałek 4 lipca ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W pierwszym w tym tygodniu wydaniu wiadomości. Od środy remont na Franciszkańskiej. Na Politechnice rusza nowy projekt dla studentów. 20 osób pobiegnie dla Marcina z Gliwic do Sopotu. A na koniec wystartował 10. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy. Dawid Rymisz, zapraszam. Serwis zaczynamy od informacji z dróg. Na środę rano zaplanowano rozpoczęcie robót na ulicy Franciszkańskiej. Na czas robót odcinek ulicy od ronda do ulicy Paulińskiej zostanie zmieniony na jednokierunkowy. Objazd do ulicy Hutniczej poprowadzony zostanie ulicą Paulińską i Błogosławionego Czesława. Kierowców uprasza się opatrzenie na znaki. Jak poinformowało przedsiębiorstwo remontów ulic i mostów, utrudnienia mogą potrwać 2 dni. Z kolei w piątek o godzinie 7 rano rozpocznie się remont nawierzchni jezdni ulicy Andersa. Prace będą prowadzone odcinkami przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego przez cały czas trwania robót. Według planów remont ma zakończyć się po około tygodniu. Gliwicka muszelka nagrodzona w Wielkiej Brytanii. Srebrny medal w kategorii pojazdów miejskich napędzanych wodorem wywalczył zespół Smart Power z Politechniki Śląskiej na Shell Eco Maratonie w Londynie. Drużynie z Gliwic udało się przejechać 281 km na 1 litrze wodoru. Eco Maraton to jeden z najbardziej innowacyjnych i prestiżowych konkursów studenckich odbywających się co roku na 3 kontynentach w Europie, Ameryce i Azji. Zespoły samodzielnie projektują, budują i testują pojazdy najbardziej wydajne pod względem energetycznym. W tegorocznym Shell Eco Maratonie Europe wystartowało ponad 200 energooszczędnych pojazdów. Politechnika Śląska startuje z powodzeniem w zawodach od 2012 roku. Co najmniej 35 przyszłych studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego ma szansę zyskać osobistego mentora, który będzie czuwał nad ich rozwojem naukowym. Będzie to możliwe za sprawą nowatorskiego programu Power Implant skierowanego do najambitniejszych kandydatów na studia, którzy biorą udział w tegorocznej rekrutacji. Uczestnicy projektu będą mogli liczyć na wsparcie mentora zarówno w zaplanowaniu osiągania kamieni milowych własnego rozwoju naukowego, jak również w sprawach dotyczących np. aplikowania o projekty czy stypendia. Studenci będą mogli także korzystać z potencjału wynikającego ze współpracy mentora i jednostki patronackiej z partnerami przemysłowymi oraz uczestniczyć w licznych szkoleniach. Będą mieli również ułatwiony dostęp do baz laboratoryjnych. Udział w programie zostanie zaproponowany co najmniej 5 najlepszym kandydatom z każdego z 7 kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Dziesięciu śmiałków wyruszyło dzisiaj z Gliwic do Sopotu. Nie samochodem, nie pociągiem, ale pieszo. Uczestnicy sztafety biec będą parami. Każdy pokona około 20 km dziennie. 600 km dzielące Gliwice od Trójmiasta pokonają więc najpóźniej do końca tego tygodnia. Przez całą trasę zbierać będą środki niezbędne do zakupu protezy dla przechodzącego rehabilitację po wypadku Marcina Polaka. Wypadek był 17 września, tak naprawdę odzyskałem świadomość w listopadzie i wtedy się zaczęło, a porządna rehabilitacja, dostałem zezwolenie na obciążanie nogi od niedawno, 2 tygodni. To od tego czasu tak działamy prężnie z moją rehabilitacją, no i w ogóle, a cała akcja stawiania mnie na nogi trwa już kilka miesięcy. Chcemy mu pomóc, aby tą nogę odkupić. Potrzebuje na nią zaledwie 200 tysięcy złotych i jako Gliwiccy biegacze postanowiliśmy nagłośnić akcję tak, żeby te pieniążki szybciutko na koncie Fundacji Różyczka dla Marcina się znalazły. W piątek rozpoczęła się 10. jubileuszowa edycja festiwalu Ulicznicy. W Parku Chopina zrobiło się naprawdę gorąco, a to za sprawą fire show. Temperatura i emocje nie opadły, wręcz przeciwnie. Były spektakle dla małych i dużych, przystanek śniadanie, a wisienką na torcie została niedzielna gala pokazów kuglarskich w Starej Fabryce Drutu, na której pojawiła się nasza kamera.
Szeroka relacja z pierwszego weekendu z ulicznikami już dziś na naszym kanale. Polecam Państwa uwadze program Lato Imperium. Wakacyjne tematy, spora dawka pozytywnej energii. Będziemy tam, gdzie dzieje się coś atrakcyjnego. Pokażemy, że lato w mieście może być fajne. Zapraszam od poniedziałku do piątku o godzinie 16:50. Wyniki naszej codziennej pracy można śledzić na tvimperium.pl. Jesteśmy też aktywni w mediach społecznościowych. Przypominam, że w związku z trwającymi Mistrzostwami Piłki Nożnej 2016 wszystkie mecze można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Wystarczy skontaktować się z biurem obsługi abonenta pod numerem 32 301 4000. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego popołudnia.